To właśnie prezentacja profesora Zygmunta Babińskiego z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prezentacja Bezpieczni nad wodą, a regulacja rzeki Wisły. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. To już po raz drugi, bo w ubiegłym roku również miałem tą przyjemność Państwu powiedzieć coś, niecoś na ten temat. No i zobaczcie, 365 dni minęło, powiedzmy może czy więcej, czy mniej, i jak nie ma wbitej tej łopaty, to nie ma. Proszę Państwa, musimy zacząć od tego, że nic nieróbstwo doprowadzi nas do katastrofy. Ale całe szczęście, że mamy takich dzielnych strażaków reprezentowanych przez pana generała i jego obsługę, to możemy w miarę spokojnie spać. W miarę spokojnie. Chcąc bezpiecznie spać, ja chciałbym Państwu przedstawić w skrócie, bardzo maleńkim skrócie, jakie niebezpieczeństwa nas czekają, jakie myśmy przeżyli, jakie możemy jeszcze przeżyć, i w ten sposób musimy stanąć dosłownie na głowie, żeby rozpocząć tę inwestycję, bo w innym przypadku będzie naprawdę tragicznie. Proszę pierwsze przeźrocze, jeśli można. Proszę Państwa, chciałbym omówić tą sprawę bezpieczni nad wodą, ale jesteśmy naprawdę w tej chwili w bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o Wisłę, ponieważ Wisła przez wielolecia, przez setki lat była tą główną arterią charakterystyczną dla całej naszej Polski. A dzisiaj niestety z powodu zaniedbań mamy dużo przykrości. Jakie? To proszę popatrzeć. Na pierwsze przeźro, następne proszę. O, proszę Państwa, jesteśmy nad Nizziną Ciechocińską. Tutaj z lewej strony jest Nizina Ciechocińska, która jest okolona tym wałem przeciwpowodziowym i dzięki niemu Ciechocinek może w miarę spokojnie spać. Ale proszę zwrócić uwagę, są zdjęcia z 2010 roku z tej powodzi. Czy my chcemy, czy nie chcemy, powodzie się będą powtarzały. Mało tego, one będą coraz groźniejsze dla gospodarki człowieka, jeżeli nic nie zrobimy z Wisłą. Tu mamy jeszcze dodatkowy taki argument w prawym rogu. Zwróćcie Państwo, tam jest obejście. Tam w 1924 roku był zator, kawałeczek dalej. Tam może są mieszkańcy tutaj wśród Was, którzy mają takie obejścia w postaci takich kanałów. To również jest jednym z powodów bardzo niebezpiecznych czynników dla Niziny Ciechocińskiej. Gdyby wówczas ten zator utworzył się troszeczkę niżej, to niestety wał przeciwpowodziowy zostałby rozmyty. Czyli mówiąc krótko, pamiętajmy, że z powodziami mamy coraz to więcej kłopotów. Następne zdjęcie, to już będzie w dolne stanowisko, tam gdzie jest ujście Tążyny. Proszę popatrzeć, z takimi obrazami się spotykamy. Całe szczęście, że mamy ten wał przeciwpowodziowy prawidłowo sformułowany, zbudowany. Ale nie zapominajmy o jednej rzeczy, że tu się rozprzestrzeniają zwierzęta. Takimi sytuacjami mieliśmy do czynienia, nie wiem czy Państwo wiecie, w Świniary. Powyżej zbiornika wocławskiego w 2010 roku była powódź. Otóż zwierzęta typu nornic, typu lisów, typu innych zwierząt powodują, że osłabiają nam te wały przeciwpowodziowe. Także Ciechocinek w miarę jest bezpieczny. W miarę. Ale pamiętajmy, powinniśmy zadbać o to, żeby uregulować tą rzekę Wisłę, po to, żebyśmy tego typu zjawisk nie mieli. Takie pytanie, skoro jesteśmy już przy powodziach. Może strażacy mi powiedzą, potwierdzą i tak dalej. Czy mieli do czynienia z powodzią w 2010 roku na szerokości zbiornika wocławskiego? Było? Nic nie było. Czyli mówiąc krótko, zbiornik z jednej strony magazynuje wodę, ale również powoduje, że mamy łatwiejszy odpływ. I w związku z tym nie ma tam powodzi. Czyli mówiąc krótko, przenosząc tę sytuację tu, jeżeli wybudujemy kolejny zbiornik, na pewno na jego długości nie będzie powodzi, ponieważ będzie miał pełne zabezpieczenia. Następne przeźrocze. To jest jedna, to jest powódź. Proszę Państwa, druga sprawa, z którą my się borykamy, to mianowicie susze.
susze, które dzięki zmianom klimatu, globalnym zmianom klimatu, będą coraz to bardziej dotkliwe. I z tym musimy się liczyć. Oczywiście ktoś z Państwa powie w ten sposób, no przecież jeszcze parę tygodni temu mieliśmy suszę, a dzisiaj, o, dzięki chmurom i tak dalej, mamy jakieś zasoby wodne. Proszę Państwa, jest susza, do tego stopnia jest głęboka, że nie mamy uzupełnionych wód podziemnych, wód gruntowych, nieuzupełnionych. I w związku z tym mamy cały czas postępującą suszę. Jeżeli nic nie zrobimy, to pamiętajcie, to co w tej chwili mówię jako hydrolog, bo jestem hydrologiem, że będziemy mieli coraz to większy kryzys susz. Proszę popatrzeć, jak Wisła wygląda podczas suszy. Tam jest Wisła Środkowa, prawy górny, lewy górny i prawy mamy tutaj już niżej i tak dalej, i tak dalej. Tak wygląda Wisła, nawet uregulowana w dolnej części, w dolnym prawym rogu. Czyli mówiąc krótko, praktycznie rzecz biorąc, możemy popatrzeć tutaj w tej chwili popatrzeć, jakie mamy łachy. One są piękne. Ja nie powiedziałem, że one nie są piękne. Ale Wisła pod tym względem jest jedyną rzeką może w Europie, a może i na świecie zaniedbaną, ponieważ nie jest w miarę w sposób racjonalny zagospodarowany. I teraz jeszcze raz, jeszcze może następne przeźrocze. I teraz proszę Państwa, mamy tak, mamy powodzie, mamy suszę. Te zjawiska będą nam się pogłębiały. Coraz to więcej będziemy mieli do czynienia z suszami i z powodziami. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Proszę Państwa, i trzecia rzecz, która jest, można powiedzieć, na tym odcinku, na którym my tutaj jesteśmy, jest najbardziej, powiedzmy, dla tej rzeki tragiczną. Otóż, proszę Państwa, wybudowaliśmy stopień wodny we Włocławku w latach 60., oddaliśmy do użytku w latach 70. Od tego momentu jedno, dwa zdania, żebyście Państwo zdawali sobie sprawę, o co tu chodzi. Otóż zbiornik to jest samo dobro, jeśli chodzi o zasoby wodne i tak dalej. Ale jedyna rzecz niestety psuje nam całe środowisko. Mianowicie zatrzymuje ten piaseczek, który tutaj Państwo widzicie. O, jeszcze widzicie. On jest zatrzymywany w górnej części. I Wisła, chcąc, wypływając ze zbiornika włocławskiego, musi odrobić te straty, musi się nakarmić. Co robi? Eroduje. Silnie eroduje. Niszczy nam koryto. Chcę Państwu powiedzieć, bo tymi sprawami się zajmuję od 1974 roku do dnia dzisiejszego. Powiem Wam tak, że na dzień dzisiejszy, może następny przeźrocze, na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, poniżej stopnia wodnego we Włocławku nam się koryto obniżyło ponad 4 metry. Średnio, to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. I teraz idziemy w dół. Tutaj, w Nieszawie, obniżyło się około 2 metry. Co to powoduje, że cała dotychczas istniejąca infrastruktura hydrograficzna czy hydrologiczna, cała ta struktura, między innymi mosty, między innymi przejścia wszelkiego rodzaju, są zagrożone, ponieważ nam się obniża dno. I na dzień dzisiejszy dno się obniżyło już, wiecie gdzie? Do ojca Rydzyka, on jeszcze tego nie wie, ale trzeba go poinformować, że się zaczyna koryto obniżać. I w związku z tym będzie to zjawisko następowało do 2100 roku. Zaraz pokażę przeźrocze. Następny, szybciutko. Był zagrożony most drogowy, pamiętacie Państwo, strażacy dzielni tam nam pomagali, żeby rozwiązać ten problem, przęsło mostu. Tutaj mamy były w dolnej części, to jest port zimowy we Włocławku, który dzisiaj, mówiąc krótko, w sposób niewłaściwy, wisi w powietrzu, wisi poza strefą wody, ponieważ rzeka nam się obniżyła. Jedźmy dalej, szybciutko. Tam widzicie Państwo, po drugiej stronie widzicie przystań wodną. Przystań wodna jeszcze troszeczkę i będzie wyeliminowana z normalnego funkcjonowania ze względu na to, że nam się obniża koryto dna. Proszę popatrzeć, tak dno koryta nam się obniża. Proszę popatrzeć, tu są progi. Tak wygląda dzisiejsza Wisła. Czy widzicie Państwo na tym odcinku tuż poniżej stopnia wodnego w Włocławku piasek? Nie ma. On jeszcze jest zniszczony, z dna zabierany. Tu mamy, to są resztki. Za kilkanaście lat, pamiętajcie, nie będzie tu żadnych łach piaszczystych. Jaki stąd wniosek? Musimy jak najszybciej wybudować kolejny stopień, żeby zatrzymać ten piasek, żeby dno było wymoszczone piaskiem, bo o taki nam zbiornik chodzi. Następny szybciutko. Proszę popatrzeć, tu oczywiście o jakiejkolwiek żegludze nie ma mowy.
Tutaj można najwyżej kajakiem przepłynąć albo coś w tym rodzaju. Tak wygląda przejście 8 km poniżej stopnia wodnego we Włocławku. Ale takich progów będziemy mieli wkrótce i w Toruniu będzie, żebyśmy wiedzieli. W Toruniu już również się obniża dno. Następne. Następne przeźrocze. Teraz szybciutko. Proszę popatrzeć. Następny próg. Widzicie Państwo, to są średnie, niskie stany wody. Tu powinny być piękne łachy. Tu nie ma żadnych łach. Łachy zostały zabrane gdzie? Do Ojca Rydzyka i troszeczkę dalej, aż do Solca w tej chwili. Następne przeźrocze, szybciutko, bo nie ma czasu, nie chciałbym Państwa zanudzać. Proszę popatrzeć, słyszeliście, w 2007 roku katastrofa rurociągu, on kiedyś się Pernowski nazywał, dzisiaj nawet nie wiem, jak się nazywa. Były kłopoty. Dlaczego? Dlatego, że dno się obniżyło o 3 metry. Piasek został wyniesiony, rury zawisły i po prostu w końcu się zerwały. Jedna z rur się zerwała i była katastrofa. Z tymi zjawiskami musimy się liczyć, ponieważ takich przejść innych mamy więcej. Następnie mamy takie przejście, proszę popatrzeć, to jest rurociąg jamalski. Z roku na rok coraz to bardziej nam się dno pojawia. Czyli tutaj oczywiście rola straży jest wiodąca. Ona musi być cały czas na straży, straż musi być na straży, żeby nas ratować przed katastrofami. Następne, szybciutko. I teraz proszę popatrzeć, to jest Nieszawa. W Nieszawie nam się już prawie 2 metry obniżyło dno. Nie wiem, czy ktoś jest tu z Nieszawy, że obserwuje, że Wisła ucieka od Nieszawy, ucieka od lewego brzegu. Przemieszcza się po prostu na prawy brzeg. Następne przeźrocze. I tutaj mamy w Toruniu niewłaściwie zagospodarowane, proszę Państwa, wybudowany był bulwar, ale na skutek obniżenia się koryta, bo tam się koryto obniżyło, powiedziałem, że dopiero od portu Ojca Rydzyka, tam już jest strefa akumulacyjna, to tutaj mamy to obniżenie i niewłaściwie wyglądający port. Następne. Proszę się nie martwić, za chwileczkę kończę. I to jest Toruń, gdzie mieliśmy również piękny port. Niestety on dzisiaj jest zawieszony, ponieważ Wisła nam się obniżyła prawie o pół metra, może 80 centymetrów średnio dno. Następne, proszę. No i proszę Państwa, tutaj taki mój rysuneczek. Nie ulega najmniejszej wątpliwości. To, co powiedziałem na początku, nic nieróbstwo doprowadzi do tego, że Wisła zostanie wyczyszczona aż do Bałtyku. W 2100 roku plus minus 10 lat według naszych badań dotrze ta strefa erozyjna. Dzisiaj ona jest, tak jak powiedziałem już po raz trzeci, na szerokości Ojca Rydzyka. I z tym musimy się liczyć. Więc mamy tak, powodzie, suszę i dodatkowo jeszcze mamy te procesy erozyjne. A tylko dlatego, że mamy jeden stopień. Bo gdybyśmy mieli wszystkie stopnie, całą siódemkę czy szóstkę, jak kto chciał, w zależności od tego, od wysokości powiedzmy tych stopni wodnych, to nie mielibyśmy żadnych problemów. I następne przeźrocze. Proszę Państwa, i tutaj o co tu w tym wszystkim chodzi? Dlaczego my nie możemy wreszcie przełamać tego kryzysu i podjąć się budowy stopni wodnych? Otóż pamiętajmy, różnica polega na tym, że tu mamy wał przeciwpowodziowy. Popatrzcie Państwo, tu mamy wał przeciwpowodziowy. Ten wał będzie jednocześnie wałem bocznym zbiornika. To będzie zalane przez zbiornik w Solcu. W Solcu Kujawskim, kolejnym. Mówi się o Toruniu, ale w Solcu Kujawskim. Ale problem polega na tym, popatrzcie, po prawej stronie. Tam jest równina zalewowa na prawym brzegu, na tamtym brzegu porośniętym drzewami. I tutaj ekolodzy walczą o to, żeby zachować te drzewa. To jest nienormalna sytuacja. Proszę popatrzeć tutaj na zalanych tych terenach. Nienormalna sytuacja, kiedy mamy na równinie zalewowej, na poziomie, którym mamy odprowadzać wody powodziowe czy wody wezbraniowe, rosną drzewa. To jest jeszcze dodatkowy kłopot, jeśli chodzi o powodzie. Następne przeźrocze. No i proszę Państwa, to jest ostatnie przeźrocze. Proszę Państwa, krótko. W górnej części to, co nakazuje dzisiaj nam AGN. Słyszeliście Państwo, że nasz prezydent RP podpisał w lutym, marcu 2017 roku kartę AGN-owską. Co to znaczy? Że my powinniśmy tu wybudować drogę wodną o znaczeniu międzynarodowym. Nie da się, proszę Państwa,
samoregulacją, bo niektórzy twierdzą, uregulujmy rzekę i będzie taka, jest poniżej, to znaczy na szerokości Torunia i dalej, i tak dalej. Czy jest możliwość? Nie ma takiej możliwości. Ponieważ mamy zbiornik we Włocławku, ten początek kaskady, to jest jedna rzecz, i nie rozwiążemy absolutnie, z całą odpowiedzialnością mówią, nie rozwiążemy problemu tego, że ma być to droga międzynarodowa poprzez inną rzecz niż budowę kaskady, kontynuację kaskady Dolnej Wisły. Stąd też, proszę Państwa, biorąc pod uwagę te niebezpieczeństwa i to wszystko, my musimy wybudować kolejne stopnie wodne i ten jest kolejnym. Chociaż niektórzy się upierają, ja jestem przeciwny, od czego? Mamy zaczynać odkąd? Od Tczewa. Siarzewo i Tczewo, to jest niewłaściwe podejście. Powinniśmy Siarzewo, Solec, Grudziądz czy Chełmno i tak dalej. I proszę popatrzeć, w górnej części to jest to, co to jest ten dobrobyt wynikający z budowy kaskady Dolnej Wisły. W górnej części. Nie wiem, czy Państwo wiecie, mogę jeszcze zanudzić 3 minuty? Tak? Czy Państwo wiecie, że na przykład na takiej barce, to jest barka z Niemiec, tutaj zresztą mamy przedstawicieli również telewizji niemieckiej, bardzo serdecznie ich witam, którzy specjalnie przyjechali, żeby nagrać nas, jak my tutaj działamy. Proszę popatrzeć, na tej barce, nie wiem, czy Państwo zauważyliście, na Renie pływają barki, na których jest do 400 kontenerów. Czy Państwo sobie wyobrażacie, 400 kontenerów na jednej barce? Na zestawie może być do 600, czyli takie jedno urządzenie, podwójne można powiedzieć, ma na sobie, na swoim ciele 600 samochodów ciężarowych. Czy zdajemy sobie sprawę? To jest ekologia. To jest czysta ekologia. I tak możemy zrobić, tak jak to zrobili na Renie, nie tylko. Na Dunaju Środkowym i Górnym i tak dalej, i tak dalej. Pływają takie jednostki i u nas mogą pływać. I teraz wyobraźcie sobie, ile zrzucamy z tych samochodów z dróg na jedno, dwie, trzy barki. Oczywiście nie mówię o trzech barkach, tylko mówię o wielu barkach, prawda, pływających po Wiśle i tak dalej. Proszę popatrzeć dalej. To turystyka i rekreacja. Ona ma takie zaczątki na zbiorniku włocławskim, ale ma to do siebie, ten odcinek, że on nie ma ciągłości. W związku z tym no, nie rozwija się w sposób właściwy. Gdyby miał ciągłość poprzez kolejne stopnie wodne, to proszę mi wierzyć. Niemcy Hausbootami tu by było więcej niż Polaków pływających po naszej rzece. Dalej, proszę Państwa, bo mowa była o energetyce. Mówimy cały czas, że warto mieć tą energię czystą, źródeł odnawialnych. To są źródła odnawialne. I wiecie, ile możemy uzyskać? 1000 megawatów. Cały czas słońce raz świeci, znaczy świeci cały czas, świeci, tylko że nas zachodzi i tak dalej. Ale raz nam daje, woda raz płynie, raz nie. I tu mamy co dobę zmiany. Dalej, jeśli chodzi o wiatr, wieje i nie wieje, ale tu wodę na tą ilość mamy. Proszę Państwa, to jest 1000 megawatów cały czas energii, czystej energii. I wiecie, co mi Państwo, co mnie zawsze bulwersuje? Słucham telewizji, mówimy o odnawialnych źródłach, ale nie wiadomość. Tak, tylko nawiasem. I dalej, proszę Państwa, tam popatrzmy, są Kujawy, pomarańczowy kolor, to są Kujawy, co Państwo widzicie na tle całej Polski. Proszę Państwa, Kujawy są chłonne wody, one potrzebują wody. Ktoś onego czasu, niedawno nawet w telewizji słyszałem, że potrzebna jest mała retencja. Z czego my mamy retencjonować tą wodę, skoro są opady mniejsze niż parowanie? Co musimy zrobić? Dostarczyć wodę do zlewni. Do zlewni, na przykład tutaj Tążyny, z Wisły, a pamiętajmy, każdy kolejny zbiornik ma czystszą wodę. Nawet bym powiedział jedynkę, ten ostatni będzie miał super jedynkę, jeśli chodzi o czystość wód. Dlaczego? Dlatego, że ten pierwszy zbiornik jest takim szampem, mówiąc krótko, ale my się liczymy, my wiemy, jak to rozwiązać ten problem, a kolejne czystą wodę bezpośrednio możemy dostarczać na Kujawy. No i oczywiście tutaj, co gwarantują nam ekolodzy? Popatrzmy na dole. Szkoda, bo ja myślałem, że dzisiaj podpłyną swoimi kajaczkami malutkimi i chciałbym pokazać, o co oni walczą. O średniowiecze, że oni tylko mogą pływać małymi kajakami, czy coś w tym rodzaju. Proszę Państwa,
takie tego typu festyny, jak dzisiaj, mają ogromne znaczenie, ponieważ tam u góry, nie mówię ten u góry, tylko tam u góry w Warszawie i tak dalej, liczą się z Państwa słowem. I ja wierzę, że wreszcie się skończy dyskusja na ten temat, czy budować, czy nie budować. Sami Państwo widzieliście, musimy budować, musimy kontynuować kaskadową zabudowę. Nie ma innego wyjścia. Także tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Może ktoś z Państwa ma jakieś pytanie, czy coś w tym rodzaju. Ale mam skromną nadzieję, że za rok jak dożyję, to tu już łopatę ktoś wbije. Ja może zadam. O, tu nie ma łopaty. No nie, no ale za rok będzie. Za rok będzie, także samo oczywiście, jeżeli będzie coś takiego do patrzenia. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę udanego festynu. Proszę Państwa, popierajcie kaskadową zabudowę. Wy zobaczycie, jaki to jest motor, jaka to jest ogromna siła dla rozwoju, dla danego regionu. Dziękuję bardzo.